Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty. Dzisiaj moimi gośćmi w Kurumach są Sylo. Dzień dobry. Bartek. Hejcia. Oraz Flotar. Dobry wieczór. Flotar specjalnie na ten odcinek ulepszył, zmodyfikował, no i w sumie kupił też kurumkę, także wydałem milion złotych prawdziwych. To jest debiut, to jest debiut Flotara, jeżeli chodzi o kurumy. Oczywiście na początku chciałbym przypomnieć, że jeżeli ten odcinek ze Scramjetem wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, wpaść na kanały do chłopaków, które w opisie pod filmem także się znajdą, a na G2 z kodem Hogaty 3% zwrotu, także serdecznie zapraszam. Przepraszam, no 5 sekund mi dajcie, możecie tak naprawdę... Dokładnie, możecie już lecieć. Ja tylko przypomnę, w Kurumy versus samochód polega na tym, że wy jesteście kurumami i macie mnie rozwalić, ale tylko przy użyciu waszych samochodów. Stukamy wszystko co możliwe. Dokładnie tak, ja też wam nie będę uciekał na tryhardzie, bo nie o to tu chodzi, tutaj chodzi o to, żeby was omijać, żeby jakoś się z wami bawić i na przykład korzystać... Zaczynamy pokaz. Rozumiem. Tak, zaczynamy już pokaz Scramjeta. Bo mnie ostrzegali przed tym, że o, tak. Zobaczysz o co chodzi, zobaczysz. To jest Scramjet właśnie. Ze Scramjetem chodzi o to właśnie, że Scramjeta już raz nagrywałem. Ja tutaj zazwyczaj samochodów nie powtarzam, to jest pierwsza powtórka, którą robię, ale to jest właśnie na specjalną... U mnie. Na specjalną tutaj, na specjalne takie życzenie widzów, którzy pisali, ej, nagraj drugi odcinek ze Scramjetem, kozak, samochód, sztos, samochód, ten Scramjet był. Tak, chyba dla ciebie tylko. Tak, już odskoczył gdzieś, że tam dojechać się nie da. Dobrze. No i tak dobrze, uciekł. Ale dostał coś. A dobra, nie wstanę. O nie, jedziemy, dobra, cyk. Dobra, lecimy z dziadem, kurde, razem. A, on ma jeszcze jakieś jetpacki. Tak, jetpacki, skoki, odskoki, salta inne. To jest oszustwo po prostu. Ty się cieszy, ja rakiet nie używam. Cyk, no dobra, pchnięty, mam go. On dzisiaj do tryharda gra. Dobra. O nie! Dobra, zablokujcie. Mamy go! Walgo nawet. Puknięty. Dobra, jadę, panowie. Dobra, musiałem tutaj parę razy dać wam się zderzyć teraz, nie, żeby nie było... Sylo! Spokojnie, jadę! O, dojedziemy tam. Panowie, dawaj! Dawać na dach! O, na dachu jest! A, jak my mamy wjechać na dach? Nie da się tam wjechać. No nie da się, kurde, pitami, elo! Schodzę, no. Właśnie o to tutaj chodzi w tym Scramjecie, dlatego ludzie chcieli też Scramjeta, nie? Kumasz, o co chodzi, mordo? Jezu. Ludzie, co wy robicie? Ale to jest tak irytujące. No to jest opłata. No troszeczkę, dawaj! Sorry! Przepraszam! Nie mogę tego samochodu. Przepraszam, nie chciałem zbyt mocno. No to żeż... A to jest nadużywanie jego mocy! To jest odcinek, nadużywanie jego mocy! W którym ja się mogę nad wami poznęcać! No i nitro żyje, jeśli nie da wyprzedzić. Jak płata na byka. Co to było? Co ty robisz? On wyjechać tak może, jak za nim jedzie. No bo jak, powiem tak, jak użyję nitra w odpowiednim momencie, to właśnie mogę odepchnąć sobie. O konie, nawet ściga się ze mścimy. Dobra? Nawet ściga się ze mścimy. Ale on się sobie zniszczy, on jest... Dobra. Tak. Wow, jest. Na to dobra. Jest bardzo duża szansa ogólnie, że ja się sam zniszczę. To jest bardzo duża. Tak, no tak, to jest wielka szansa na to, że ja się sam zniszczę. O Jezu, jak to. Dobra, nie musiałem podskakiwać, panowie, żeby was porobić tam, także... No zobaczymy. To jest szybsze. No i... Kurde, to ty mnie podskoczyłeś teraz, nie ja. Ja nie użyłem skoku nawet aktualnie. Ty nie użyłeś skoku? No nie, okay, to ty mnie wyrzuciłeś. W ogóle dostałem od nieznanego tego załącznik jakiś. Sam dostałem. O co chodzi, kurde, boję się. GTA 6 premiera i już odczytałem to. Ale to jest fake. To jest joke. Ale to było z rok temu już, taka informacja się przewinęła. W roku też chyba było jest jakiś podobno... A nie, w tym załączniku jest napisane, że jutro jest premiera GTA 6, potwierdzone info. Nie wiem, pomyliło mi się, że ty jesteś Hogatem. Ja! Odleciał. Nie wiem, po prostu nie wiem, mówię, o, samochód, wjadę w niego. No, z Flotarkowi to się tak często myli, proszę państwa. Nie oceniajcie go negatywnie, mam nadzieję, że w komentarzach nie będzie o Flotar, Boże, znowu, wiem, o znowu nie umie on, grać. Znowu ten Flotar, gdzie on, kogo on uderza, zamiast mnie to w Bartka czy w Sylwestra wjeżdża. No to jest świeżak, jeżeli chodzi o ten tryb. Ja tym ręcznym wjechałem teraz, sorry. To jest świeżaczek. Dobra, panowie, no dawać, no co wy tak słabo, no ściga się, kurczę, role odwrócą. Ta, słabo idzie. Ta, Bartek typowo, ja nawet nie używam teraz skoku ani boosta. No.
spoko. O jest, Bartek będzie na wyścigach. Ja nie mam pojęcia, co wy mówicie. Dobra, nieważne. No, Zablokowany. Chciałem, że na mnie usiądzie. A chwila, czy da się jakoś tak zablokować, żeby nie mógł po prostu... Nie... Da się, no jak nie, no da się zablokować. Ciężko tak będzie, ciężko, przecież ten skomu zawodą nieraz w życiu. Musielibyście mnie gdzieś wgnieść w coś, jakiś czy coś takiego. By musiał być, coś, nie, żeby tak, było to, osłonięte. Dokładnie, tak. Jak to uderzyć w siebie nie albo możemy. Albo tunel ten wgnieć. Pociągowy, czy jak to się tam... Dobra, nazywa. Zaraz wjadę wam na garaż. Dobra, macie tutaj garaż. Ogólnie przepraszam wszystkich za to, że słychać wiertarę, challenge, ale no nie moja wina, no ja nie mogę nic na to poradzić, no. No niestety, wiecie, takie wielkopiątkowe borowanko, to jest idealna sprawa ogólnie, ja żeby się pobawić. Ja czekam już po drugiej stronie. Dobra. Czemu czekasz po drugiej stronie? Ja sobie jadę. Piątek większy od każdego piątku? Tak, to jest największy piątek, a dla was jest to nawet największa sobota chyba. Albo największa niedziela, albo największy poniedziałek, nie wiem do ilu są te największe dni. Największy dzień tygodnia. Sobota chyba jest gigantyczna. To nie jest taki duży? Gigantyczna sobota, a. Tak. Nie, właśnie sobota jest najmniejsza z tych chyba wszystkich dni, szczerze powiedziawszy. Ale nie, bo w sobotę zawsze był Resident Sleeper, nic ciekawego się nie działo w sobotę. W sobotę było chyba ten ogień robili, nie? Marzanne się paliło. Ja wiem o co chodzi. Kiedyś byłem na takim evencie i ten. Evencie. I podpalali ogień, nie? No. I ksiądz rzucił metrówki i zaczęły się kurtki ludziom jarać, bo. A to nawet wodą polewają ten ogień, powiem ci. Ej, panowie, takie pytanko, na którym jesteście piętrze? Partym. Parter. O, mam cię! Ej, ja do was wróciłem się specjalnie! Hello! Wyskoczy, ja czekam. Na dole, na dół jedzie, na dół jedzie. Nie. Ja jeździłem sobie w kółko, także ja byłem już na samym dole, ale wróciłem się tutaj. I tak myślę, ty, wy powinniście już być pode mną, nie? Jakoś. Na dół wariaciki, dobrze! Ale mnie ładnie zablokował ten podarek. Dobra. Wow! O kurde, dobra. Gdzie on? Tutaj na drugiej stronie. Wyjechałem. Aha, dobra, wyjechałem. Nawet nie widziałem, co się stało. Na parkingu i tam, gdzie zaczynaliśmy. Jak do tak, tego doszło, nie wiem. Z tego parkingu. No, pewnie tak będzie. Co zrobię? Bo się pobawi, kurczę, ze mną. Nie, no ja się pobawię z wami, no panowie, ja nie muszę dla was skakać, naprawdę, o. Cyk, sami znajdź siebie wjeżdżacie. Na parkingu. Ale widzicie, to zaraz jest sama znajdę. Taka psychologiczna przewaga już, nie? Że wy wiecie, że ja mogę skoczyć, więc nie zrobicie wszystkiego, co moglibyście zrobić. Ej, może weźmy, przebij mi te opony, co? No właśnie, nie wiem. Nie, one są niezniszczalne. A, sprawdzimy. Dokładnie, sprawdzimy. Zawsze jego głowa da się przebić. To już Piotr sprawdził przed odcinkiem. Cyk, tak, gościa z telefonikiem. Ja sobie stoi, coś tam tłumaczy, a ja tylko o pistoleciki. Cyk. No i prawidłowo, kurde. No. Dlatego mówiłem Piotrowi, że tym razem mu wybaczę ten strzał w łeb, bo i tak zaraz będzie po prostu większego upokorzenia tutaj doznawał. Na razie nie czuję się jakoś bardzo upokorzony, chociaż jest to tiltujące trochę, no, jest takie właśnie denerwuje. Nieprzyjemne, jeżeli już myślisz, że... Olu, dostał teraz strzała. Dobra, wow. Bartek, nie trafiłeś, tylko... Że... Trafiłem! Dobra. No i tak się dostał. Dzięki! Spoko. Wydostałem się dzięki trzeciej osobie, która we mnie tu wjechała. Dziękuję ci w takim ale razie, panie trzeci kolego. Ale widzisz, inaczej, czekaj, bez mnie by się nie wydostał? Dostałem 2000 za ciągłe dobre zachowanie, oby tak dalej. Ała! Oby wiedziałem, tak dalej, bo dostaję. Wiedziałem to zrobić. Wiedziałem, ale jednak. Zaryzykowałem, nie uniknąłem tego. Okay. Zaryzykowałem. Okej, okay, niechaj będzie. Gdzie ten wariat jest? Tu, na ulicy. Ty tak pięknie wygląda, Floty już w ciebie podjeżdża, nie? Pyk do tyłu, gościa, dziada. Ja, no, naprawdę to działa na mnie jak taka płachta na byka. Po prostu jak... przejechałem obok z tego wszystkiego. Ja go nie mogę złapać, no. To było zbyt blisko. Ja się zatrzymałem, Flot, i po prostu... Bartek kolejny. On wyskoczy teraz, jak największy lamus. No tak, to... Teraz wyskoczę. Ja się nawet rozpędzam, tak. Nie ma co. Tak, jeden się rozpędził, to... O, nie, dostał, nie... dostał się przecież. A, dobra, już miałem nadzieję, że jednak tam zostanie. Szczerze? O! Było blisko. Czułem, że dobra, jest gościa. Bardzo blisko. Dobra, tu już musiałem użyć metody. Ale tego lamusa się złapać nie da, no.
Powinien być jakiś limit używania tego, bez kitu. No jest limit, nie używam raz cały czas. Raz na minutę. Podskok no, i raz na minutę. No. Ta. A po raz kurczę na 24 minuty. O, to by było. O kurde, dobra. Zderzają się tu goście ze mną. Pyk! Okej. Pyk! Wow, dobrze. Pyk gościa w dziąsło. Ty, ale on nam pluje po prostu w twarz teraz. No co to tak wygląda? No ty, no halo. To jest typikal. To jest taki samochód właśnie, że... Gdzie on jest? Na górze. Wyskoczył. A, dobra. A ja tak patrzę przede mną gdzieś. Dobra, teleportujemy się tam, elo. Okej. Okay. Panowie, ja zajechałem na targ po prostu, no nie wiem o co wam chodzi. Ja jestem na targu w tym momencie. Ale panowie, a gdzie wy jesteście? Gdzie żeście zniknęli? Panowie, nie interere, bo koci. Panowie, co się z wami stało? Nie interere. Gdzie jesteście? Nie interere. Tak, ja czekam na was na targu. No na środku tego jest. Nigdy nie pojechał z tej strony głównej, no nie, że... Fajnie, no. No super widzę. A tu jest targ. Ej, fajnie, no tak, no targ. Nie byłeś nigdy na tym targu pewnie, nie? Nie, pierwszy no, raz. No to pierwszy raz na targu. I cyk, samochód. Okej, okay. Co to za śmiałek jest po drugiej stronie? I wyskok, cyk, żartowałem. No! No. Przejechał obok mnie, jakby nie wiem, mijał zwierzątko małe. Koliczka takiego. To jest no, plucie ci w mordę po prostu, naprawdę. Ja mówię, o, zablokuję, będzie okej. Okay. No. O, jedzie. O, i skok. No i znowu ta sama zabawa. Nie mogę tego samochodu. No co za bullshit. Dobra, to wyciąga rakietnicę. Ja powiem tak, już mnie parę razy kusiło, żeby wyciągnąć broń. I... Dawaj, robisz. Mam w ręce, tylko jeszcze nie strzela. Nie, no panowie, no dajcie ten spokój. No co, nie rozwalicie mnie kurumami? Co, jesteście tak słabi, naprawdę? O nie, dobra, to jest oplucie. O, dobra. Ja cię rozwalę z kurumy, a nie kurumą. Dzięki, no, no. Fajnie. A kto ci rękę rozbuja, Sylwester? Sam z bujne, prawym mięśniem myszki. O nie! Gdzieś wjechał na dół. Można wyjechać stamtąd? O nie! Tak. Nie można, może? Czekaj. Można. Wyjechał właśnie. Dobra. Okej, dobra, jedziemy! I cyk do prawej. Wiecie, jaki jest jeszcze plus tego samochodu? Że ogólnie on jest bardzo fajnie skrętny. I jest szybki dosyć. Że wkurza ludzi, ała. Czyli ma wszystko, nie, ludzi nie wkurza. Tylko nas, dokładnie. Kurde, myślałem, że się ten garaż tu otworzy. Dobra, ja zaraz śmietnik. Blokujemy. Trafiłem. Koniec wycieczki. On skoczy zaraz. Nie skoczy. Nie wyskoczy! Do przodu. O, już, dobra, uderzył, spokojnie. O, mam go! Jestem uderzony! O nie! Dobra, jeszcze. Zostaw! No i tak okay, ucieka, ale dużo obrażeń. Dostał, przewrócił się. Elo, to w obrażenia poszły w tym momencie. No. Nie, no tak to są właśnie porządne obrażenia, które dostałem. No, dymię się już, panowie. A nitro używa. Dymię się. A którym my mamy nitro? Jeżeli kupiłem, to pod którym mam? Nie mam. Nie mam. A. Ty kupiłeś turbo! A, no turbo, nitro. Jeden ciuk. A to nie to samo? Nie, turbo to coś innego, to jest takie, że szybciej jedziesz, a nitro to jest takie... Turbo szybciej... sprężarkę żeś doładował. A nitro to, że wolniej jedziesz, Dokładnie. We smart, także spoko. No w Need for Speed'a nie grałeś tam, jak miałeś nitro, klikałeś dwa klawisze, to się tak dymiło kolorowo dookoła ciebie. To jest. Tu jest. Tutaj jestem. Tu wszystko... jest, wariaci. Wszystko jasne. Tu jest. Dobra, panowie, dam wam trochę fory. I wiadę tu, gdzie możecie mnie zablokować po prostu. My się sami blokujemy na razie. Ej, Beskidu, ja się dymię, ja myślałem, że sobie jaja robicie z tym, że ja się dymię, ale nie, ja się serio dymię. Tak, no. My to jak ci. Ale to ja dwóch żyć potrzebuję co najmniej. Tak, 10. Tak, 30 od razu. No bo jak ja mam na jednym życiu niby wygrać, jak ten samochód jest za bardzo... A to już? Kto powiedział, że ty masz wygrać? Ale słuchaj, możesz mieć drugie życie, ale my broni używamy. Tak, przy rakietnicy. No. Tak, ale ja wtedy też używam broni. Dobra. Nie. Ja przypomnę, ja w samochodzie mam wyrzutnie rakiet, wyrzutnie namierzających rakiet oraz karabin maszynowy. Oraz boosta i tego, i skok. To drugą rundę będzie można zrobić ze wszystkim. My wszystko, ty wszystko. A wiesz co zrobimy? Deathmatch. Ale to musieli wyjść. Jeden się poświęci, a reszta... Ale wiesz o tym, że wy w kurumach nie wyciągniecie RPG-a, nic. No musimy a wyjść. A ja nie potrzebuję RPG-a, żeby cię zabić. Ale ty nie masz też bomby, ani nic. Ale imowy świr jest. Tak?
Możemy teraz przetestować aimowość świra. Dobra. To ja może odsunę. Moją ja pierwszy dostanę. Jeżeli tak bardzo chcecie aimowość świra przetestować. Co, robimy go? Tak, robimy. Go. Dobra. Ja się chcę wyładować po prostu na to. Samo namierzające te rakietki, ale... Ja nie wziąłem tego pod uwagę, że to jakieś automatyczne nawierzanie. Ej, no jak powiedziałem to przed chwilą, no to... automatyczne rakietki, gościu. On już? O nie, dobra. Strzelamy typa. Bartek, jak będziesz pojedynczo podjeżdżał pod niego, to wiadomo, że cię zdejmie zaraz i po kolei jak małpa będziemy padać tutaj. No to kurde, podejdź, a nie. Jedziemy. Zagraj z mózgiem. Że wiesz, jedziemy. Zagraj z mózgiem, gościu, a nie bez mózgu, to po pierwsze, to jest najważniejsza rzecz, dobra, jaką musisz zrobić. Kacząca, kurde. Dobra, po kolei. Można. Czekam na was. Razem wjechać, ty na przykład padasz, a my go czyścimy. To było blisko. Dobra, jadę. To było bliskie. On te bombki rozstawał, uwaga. A ja mu rozstawię zaraz, czekaj. Bombka po prawej. Jezu, coś uderzyłem. No i rak! No i zaczęło się. No nie. Nie no, sami chcieliście spróbować, no co nie, ja mogę powiedzieć wam? Rakietnica nie, wróga, no dobra, no. Bez broni, bo to nie ma sensu z broń. Rakieta leci. To z brońką nie ma sensu. Ja już tutaj policję spróbuję wyłączyć. Żeby ona nas tu nie ścigała, w sensie mnie nie ścigała przynajmniej. Useless tał, to jest największy szajs jaki chyba w tej grze powstał. Ale że moje czy twoje, bo tak się zastanawiam. Tym, co ty jeździsz dziadostwem. Ale to jest fajnie może do skill testa, ale tutaj to jest jakaś... Nie wiem. A nie jest po prostu za dobre? Ja bym powiedział, że właśnie jest za dobre. Dobra, panowie, no ja się dymię, naprawdę, już bez rakiet, bez niczego, bo to nie ma sensu, naprawdę, panowie, no spróbowaliśmy, nie ma sensu, lecimy. No nie strzelaj gnoju najgorszy, jak ja gramy bez broni. Ale ja nawet nie wystrzeliłem. No jak nie? Ja broni nie miałem w ręce nawet. To kto strzelał? Nie wiem, no ja nie miałem broni nawet, bo wiedziałem powiedzieć wcześniej, że bez broni. No tak. Ej, czaisz to? Mechanik ode mnie wziął przed chwilą 250 dolców, a teraz telefonu nie odbiera. Tym pika. Skamet! Skamet! Ej, gdzie jest reszta chłopaków? No, ja musiałem królę wezwać. No. A, dobra, no to chwilkę zrobimy przerwy i poczekam na was, żebyście wszyscy mieli samochody. Chwila przerwy. Dobra, proszę państwa, kontynuujemy przygody. Oni mają już odnowione kurumki, a cały czas mam dymiącego się scramjeta. Także to jest, ja rozumiem, że to jest nie fair ogólnie, no ale oni nie grają czysto. Ja nie fair, musimy... to ja mam kurumę starą. Gość, który mówi o fair rzeczach. Musimy to szczerze przyznać, no zagrali nie fair, nie czysto, no. Ja powiedział Hogaty! No co ja mogę powiedzieć? No ja jadę po prostu takim samochodem! Dokładnie, no ja takim samochodem jadę, no ale co ja wam zrobię na to? No nic na to wam nie poradzę, no. Zmień samochód! Zmień samochód, kozaku, zobaczymy czy tak będziesz. Dokładnie. Jezu! A widziałem jak Sylo chyba przeleciał. Powiem tak, później jest 7, 8, 10 edycji, w których jadę jakimiś gównami po prostu wręcz. Bardzo dobrze. A autobusem zrób challenge, gościu, że będziesz jechał. Z Fortnite'a chyba autobusem. Prawie. No Sylo. Ej, ale mnie palno, no Sylwester, to mnie teraz ostro tu palno. Teraz się skupiłem na jeździe. Dobrze. Dobrze, bo wcześniej flotarek nie trafia nawet. No spoko. Powiem tak, flotar to jest największa pepega, jeżeli chodzi o to, jak ja się zatrzymuję i o trafianie. No. Może ty, bo ja skroluję w poszukiwaniu broni. No nie mów tak. Mój kompaktowy SMG czeka. Jest głodny, kurczę, emocji. W sumie nie musiałem skakać, bo Sylo też nie trafił w tym momencie. O! Dobra! Ale trafił! Ale trafił! Ale gość teraz wyszczelił. Ale bym go tak wziął z armaty. Każdy, naprawdę, ja każdy. Dobra, przewrócony, jazda! Wysadzamy go, wysadzamy go! Na stację go! Nie, w stacji, mogę strzelać w stację? Wy jesteście pepegi. No tak, oczywiście, że ja teraz wybuchnę, jak pode mną kuruma wybuchła, nie? Dobra, także... przegrałem, pozdro. Bartek, także no w tym momencie muszę już po prostu zostawić ten samochód. Wygraliśmy. Wygrane. No tak, Scramjet wygrał. Co Scramjet wygrał? Wygrał. No nie, no do, okej, okay, dobra, kurumy wygrały, spoczko. Plus jeden. Kurumy wygrały, oszukując Bartek.
Jakoż, dobra, nie, nie no wyjmuję. Bartek pode mną się broni. Wysadził. Nie, nie użyłem broni. Wysadził się pode mną, no, po prostu. Ludzie niech w komentarzach zdecydują, czy było oszukiwane, czy nie. No tak nie, i bazułkę wyciągnąć z bazułki strzelono. Co za... O. A co? Tak się bawimy, a co ja, tak a co się ja bawimy. Będę? Dawaj, flotarek, no. Jeden na jeden z bazuki. A muszę bazuki użyć? Bo... Kurde! Ale powiem to, no, nie, nie rób tak. Nie i rób tym tak. Optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze przygody Kurumy versus Scramjet. No, wygraliśmy. No, wygrali, tak, oczywiście. Poświęcenie nie było marne. Nie było to, oczywiście, nie była to czysta było, wygrana. No, łatwiutko. Bartek musiał aż po prostu suicidera zrobić jak zwykle. To jest poświęcenie, tak, nie, ja to oceniam. To było taktycznie zagrane teraz, no. Taktyczny wybuch pod Scramjetem. Nie stawaj do mnie samochodze. O, ty, dobra, już możesz. Ale chwila, mieliśmy zakaz, żeby broni nie używać. Nie użyliśmy broni. Gin no tak, Bartek się po prostu wysadził. Bartek był no, bronią no, spoko. Po prostu. No tak, byłem... Bartek był bronią, która mnie pokonała. Rozumiem, spoczko. Fajnie, no, okej. Ludzie was osądzą, powiem tylko tak. Sąd was będzie sądził. Wygraliśmy. Goście, także no, dziękuję ludzie, bardzo wiecie, za oglądanie. Zwycięzcy się nie osądza, halo. Zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Hello! Hello.